Cześć i witam Was w poradniku do gry Kerbal Space Program, w którym prezentuję Wam, jak przeprowadzić manewry dokowania. Zacznijmy od konstruowania rakiety. Sama sobie rakieta nośna tej rakiety jest prosta jak budowa cepa. Pierwsze odpalają się te cztery silniki, kiedy skończy się w nich paliwo, wywalają się, następnie zaczyna działać ten jeden. Kiedy już on się skończy, zaczynają działać te cztery, zasilane pięcioma silnikami, nie silnikami, tylko zbiornikami paliwa. On jest podłączony do wszystkich czterech. Kiedy i tu skończy się paliwo, zaczyna działać ostatnia sekwencja. Nie będę pokazywał Wam dokładnej budowy całej rakiety, bo nie jest ona jakaś specjalnie trudna, ani nic takiego. Pokażę Wam tylko, o co chodzi z częścią potrzebną do dokowania. Więc w momencie, kiedy to odczepiłem, masa dla tej części rakiety będzie osobno kalkulowana, czyli teraz pokazuję center of mass, środek masy rakiety. Więc tymi częściami się nie przejmujcie, później wytłumaczę, po co one tu są. Przy okazji nie przejmujcie się, dlaczego jest tak dużo kokpitów, to też później wytłumaczę, ani po co tu są siedzenia. Więc najważniejsza część to jest ten zbiornik oraz te cztery rzeczy. Więc można je znaleźć tutaj. Chodzi o zbiornik z monopropelanitem. Są jego różne rodzaje, taki, czy nawet taki, ten już nie. No, one zawierają inny rodzaj paliwa, który się nazywa monopropelanitem, jak już pewnie zauważyliście, i z niego korzysta cały napęd RCS. Są różne rodzaje portów RCS. Na przykład taki Place Anywhere 7 Linear RCS port. On służy do obracania rakiety, już go pewnie znacie. Ale jeszcze jest taki. On służy właśnie do dokowania. On pozwala nam ukierunkowywać, w którą stronę ma zacząć obracać się rakieta. Nie obracać, tylko przemieszczać. On służy jako taki silnik, tylko o niesamowicie małej mocy. Typu, kiedy ten silnik ma moc około 90... już pokażę, nie mam pojęcia czego. 50, no to taki będzie miał około mało drag mass, no nie piszę, ale tak czy inaczej jest niesamowicie słaby i właśnie o to w nim chodzi. On będzie nam potrzebny do dokowania. No, przyłącz się, nie ty. Okej. Będzie nam także potrzebny port do dokowania w obu rakietach, i tej, która będzie dokowała, i tej, która będzie dokowana. Jakkolwiek to brzmi. Można go znaleźć w tym miejscu. Są jego różne wielkości, ja osobiście użyłem tej. Jeszcze są mniejsze czy większe. Można zbudować jedną rakietę, która się oddokuje sama od siebie, a następnie dodokuje. Jakkolwiek to brzmi. I jakkolwiek nie jest poprawne. No, trzeba to jakoś inaczej szczepić niż ja teraz. Na. I później można by górną część rakiety oddokować, gdzieś tam sobie poleci, wyląduje i dodokuje. Tak jak to robili podczas misji Apollo 11, w której lądowali na Księżycu. Ale nie o to chodzi. No już mam tu, a nie, nie mam zrekrutowanej, ślicznych astronautów, turystów kosmicznych. Idealny, idealniejszy. I jeszcze weźmiemy tego. Ok. Nie wiem dokładnie, jak tu działają statystyki, bo niby pisze, że głupoty ma mało, a tak naprawdę głupoty ma dużo. Więc nie wiem, czy warto zwracać na to uwagę. Rakieta ma także dużo połączeń, żeby się po prostu nie gibiotała. A więc, dlaczego jest tutaj tak dużo kokpitów oraz po co tutaj są takie dołączki? Te dołączki są po to, żeby... bo nie nagrywam na normalnym zapisie. Nie nagrywam z pustym światem, ale... Ta rakieta będzie dołączona jako mieszkanie do mojego kompleksu, który działa na orbicie dookoła Księżyca. Takie mini hobby. Dlatego też jest więcej kokpitów, bo to niby jest mieszkalne. Jak zauważyliście, pisze tu Home 1, a na dole są małe silniki RCS. Więc do zobaczenia na orbicie okołoksiężycowej. Jeśli dokujecie na orbicie jakiegoś innego ciała oprócz karbinu, pamiętajcie. W tym momencie nasza rakieta będzie latała dookoła Księżyca w tym kierunku. Ale jeśli zrobię takie coś,
jeśli przytrzymam dłużej, będzie latała już w odwrotnym. O ile nie pokazuje cały czas w tym samym, ale będzie leciała w odwrotnym. Dlatego należy pamiętać, żeby zawsze albo przy pierwszym styku, albo przy drugim. A nigdy raz przy pierwszym styku, drugim, bo rakiety będą latały w dwóch różnych kierunkach. A to już nie będzie fajne. Okej, a więc biorąc się za samodokowanie, należy pamiętać o tym, aby jako pierwsze nie zaczynać od razu jak idiota. Spotkam się ze statkiem. Nie. Po pierwsze, set as target. Punkt, do którego chcemy dedukować, naciskamy na niego i wybieramy opcję set as target. Bo każe, jakby ktoś nie wiedział. Okej. W tym momencie nasza oś danego obiektu zaznacza się na zielono, takie coś samo można robić z ciałami niebieskimi bądź szarymi w przypadku księżyca. I teraz zaznaczyły nam się takie dwie linie. I co to są za magiczne linie? Więc te linie służą od zaznaczenia, w którym miejscu będziemy idealnie na tej samej wysokości, tak jakby względem tego, z osią orbity tego, co zaznaczyliśmy. I w tym przypadku, no, wyznacza dobrze, tak jak zawsze zresztą. I pokazuję przy okazji, ile to będzie stopni. Pokażę tego. 4,6. To dosyć dużo, bo lipnie wymierzyłem. No, będzie im więcej, im bardziej w danym kierunku odchylimy. Na przykład, gdybym odchylił tak, to by było pewnie z 10. Ale pewnie odchyliłem gdzieś... Dobra, z tyle. Ale to jest dużo. O ile nie zaznaczyłem dobrze, ale dobra kij. I jak to poprawić? Wybieramy w tym miejscu manewr i po prostu przeciągamy w górę lub w dół. O, czekając aż się obróci. I najlepiej, żeby pisało none, albo jeszcze inna jest metoda, żeby wyznaczyć, gdzie będzie idealnie. Tak idealnie, najidealniej. Odchylać tak, żeby było mniej więcej pod kątem 90 stopni do swojej poprzedniej pozycji. No, obróć się rakietą. Okej. Okay. Im większa różnica wysokości orbit, tym lepiej. Jako różnicę wysokości orbit chodzi mi o odstęp jakby między nimi. No dobra, nieważne. Ale nie ma co sztucznie zawyżać, bo to niezbyt dużo da. Kiedy już zaznaczyłem manewr, czekam, żeby go wykonać. Aha, dobra. Jeszcze. To najlepiej, żeby było idealnie w tym punkcie. No bo wtedy zobaczycie. Zobaczycie, później powiem dlaczego. No spoilers. Tak, no spoilers w poradniku. Okej. I najlepiej nie sugerować się w tym momencie manewrem, ale odchyleniem tego. Okej, zero wahające się na nam. Czyli idealnie. I w tym momencie jesteśmy prawie idealnie płasko z naszym obiektem, do którego chcemy dodokować lub wylądować. Ale tym się różni lądowanie od dokowania, że teraz byśmy zrobili jeśli była atmosfera albo coś takiego. Ale w tym przypadku pojawiają nam się jakieś dziwne znaczki. I po pierwsze, to nie jest pozycja nas, kiedy to drugie będzie tu, a to nie jest pozycja nas, kiedy to, z czym chcemy dokować, będzie tu. To jest nasza pozycja, kiedy chcemy dokować z tym, a to jest nasza pozycja, kiedy chcemy dokować z tym. To będzie pierwsze zbliżenie, a to będzie drugie zbliżenie. O to chodzi, żeby dwie strzałki tego samego koloru ze sobą się styknęły. Oczywiście mogę zrobić... jakoś... Sekunda... Za jakoś tak, żeby się styknęły. Ale to by było dosyć dziwne, szczególnie, żebym musiał zrobić 500 km na godzinę, a odwrócić całkowicie orbitę. Dlatego takiego czegoś nie robimy. Tak samo jak nie robimy, na przykład, żeby się zetknęły... dobra, sekunda. O, na przykład takiego czegoś, bo może się zbliżymy, ale zaraz po tym spadniemy. Kiedy jedziemy na miejsce styku, to wyświetli nam się jako jeden punkt i wtedy wyświetli się separation, czyli odległość między nami, oraz za ile czasu mniej więcej wykonamy manewr, to będzie. Okej, okay. Najlepiej, żeby to było mniej więcej zbliżenie takie, no takie jak to. Coś tu kombinuję.
byłby, jak przesunę w tym kierunku? Nie. O, w tym miejscu by było dobrze. O. O, w tym miejscu będzie dobrze. Oddalenie 6 km. Przydałoby się, żeby to było mniej. Dobra, 3,6. Może być. Zapisujemy. Chociaż najlepiej nie zapisywać od razu. Ale jak coś różowy punkt, to w kierunek, w którym jest cel, który zaznaczyliśmy. Ale pierwsze wycelować i później dopiero zapisać. Bo w razie, gdybyśmy musieli wczytać, usuwają się wszystkie manewry. Ale będziemy już wiedzieli, na którym miejscu na osi orbity będzie trzeba to zaznaczyć. A więc, do wykonania manewru. A, nie ten przycisk. I znowu, nie sugerujemy się manewrem samym w sobie, jasnymi dowodami. W sensie nie dowodami, tylko orbitą. Dobra, trochę przesadziłem, dlatego minimalnie zawyżę. Mogę do tego użyć RCS, ale nie. Aha, dobra. Nieważne. W sensie nieważne, bo jednak w tym kierunku trzeba... W tym, dobrze. No rób się bardziej dobrze. I znowu się oddala. Dobra, najbliżej może być z tej pozycji 4 km. Dlatego czekamy, aż się zbliży. Ale do danego tego. Ale najpierw wybieramy, klikając na panel prędkości, tak aby pisało target, co oznacza prędkość względem celu. Czekamy, aż dolecimy do danego, nie danego, tylko do tego punktu. Ała, razi słońce. Dobra, zanim zbliżymy się do tego punktu, odwracamy się, tak aby być w przeciwnym kierunku niż lecimy. Nie w przeciwnym do orbity, ani powierzchni, tylko do targetu. Ok, jeszcze chwila. I najlepiej nie w tym momencie. No dobra, w tym. Nieważne, co chciałem powiedzieć. I czekamy, aż się target wyzeruje. Najlepiej, żeby się w 100% wyzerował, nie zminimalizował do 3. Nie zmniejszył do 3, tylko wyzerował. 20 cm na sekundę może być, ale... Dobra. W tym przypadku już włączę RCS, bo nie chcę mi się obracać rakiety. Czyli przełączam na docking, zostaje włączone SAS, naciskam R i teraz S. I żeby ułatwić dokowanie, zmniejszę masę rakiety i tym samym sprawię, że center of mass, tak jak wam pokazywałem, jest mniej więcej w tym miejscu, ale dopóki mam tą część, będzie gdzieś tu. Dlatego te panele, nie wiem czy coś widzicie, bo YouTube pociemnia, będą działały słabiej. Dlatego paszą mi z tym syfem bomb. Ok. Nie to. Docking. Ok. I się odsuwamy od tego szajsu. Najlepiej dokować w słońcu. Ok. Stąd powinno być już widać bazę. O, 4 km stąd. Super. W sumie czego innego się spodziewałem. Odwracamy w kierunku celu, do którego lecimy. Target. Aha, co ja robię? Nie w kierunku, w którym lecimy, tylko w kierunku celu. Tyle razy dokowałem, a i tak się mylę. Dobra, nieważne. Włączę silnik manualnie, bo nie chcę mi się spamować spacją. I przyspieszamy do około... Nie około, tylko około. Wyrówno, żeby było jakoś eleganczko. 10 metrów na sekundę to trochę zbyt szybko, ale ci. I dla bezpieczeństwa od razu odwracamy się tylnią częścią rakiety do celu, żeby móc od razu zwolnić. Bo jak w nią wpadniemy, to będzie przepulane. Zacięło się. Piękno mojego komputera. Dobra, już działa? Już działa. Przepraszam was za to zcięcie. I najlepiej zapisujemy w tym momencie. I czekam, aż się zbliżymy na odległość około nie 200 metrów, najlepiej jak najbliżej, ale dopóki nie zaczniemy się oddalać. O, to było dobre wytłumaczenie. Komputer dosyć się zacina, bo baza ma już kosmiczna, ma już dosyć dużo części, dlatego komputer ma problem z generowaniem ich wszystkich, w szczególności mój komputer, w którym mam dużo wspólnych cech.
Na przykład ja jestem leniwy, on jest leniwy, ja czasami laguję. Ale dobra. Pięknie, 7 FPS-ów. To piękno. Nie wiem, czy wy to widzicie na YouTubie, bo możliwe, że YouTube jakoś to ślicznie rozmywa. Ale okej. I znowu zapisujemy. I w tym już momencie przełączę do GMOBA. Jak coś, to jest skrót od Great Moon Orbit Base. Switch to. Okej. Jak dwa cele są blisko siebie, no tak to wygląda. Jak dwa statki na orbicie są blisko siebie, to nie potrzebują ładowania, żeby się przełączać. I podczas dokowania najlepiej ustawić statek w tej pozycji, co ja teraz, gdyż, albowiem, silnik rybalny nie jest w stanie utrzymać takiego jakby masy każdej części osobno, ale liczy połączone części jako jedną masę, po to, żeby wszystko chodziło gładko i ładnie. Dlatego rakieta, lecąc na orbicie, nie porusza się względem obracania się. Przyspieszę czas, bo rakieta zaczyna się gibać. Ok. Przez co jest najprościej dokować do portów, które są odwrócone centralnie do góry. Tutaj jest trochę przekrzywiona oś, ale chodzi o to, żeby były na północ względem planety. No, planety Księżyca, whatever. Czyli w tym momencie chyba nie ma tutaj takiego wolnego punktu do dokowania. Ewentualnie można to robić od dołu. O, tu jest takowe. Do tego będę dokował. Przy okazji jestem na dole, więc będzie łatwiej. Ale skoro już się zbliżyliśmy do punktu, do którego chcemy dokować, no na tym skończę ten odcinek, bo pewnie już trwa z 11 minut. Więc do następnego odcinka i cześć!